Jest takie miejsce w Tajlandii, które może nie wyróżnia się niczym szczególnym, jeśli chodzi o widoki albo specjalną architekturę, ale jakimś cudem tysiące turystów przybywają tu codziennie. Kluczem jest historia tego miejsca i pewien film. Most na rzece Kwai to jeden z najbardziej znanych filmów wojennych, który opowiada właśnie o tym miejscu, o Dolinie i Przełęczy, o którą walczono od zawsze, od czasów Khmerów aż po inwazję Japończyków. Właśnie oni, żeby utrzymać Birmę, którą odbili z rąk Anglików, musieli przebić się przez góry z Tajlandii, żeby dostarczyć zaopatrzenie wojskowe. I właśnie decyzja o wybudowaniu tak zwanej linii śmierci później, ponieważ przy budowie jej zginęły dziesiątki tysięcy osób, głównie zmuszanych oczywiście do pracy, wytypowywany spośród jeńców wojennych, Anglików, Australijczyków, Holendrów. Właśnie takimi pociągami pancernymi transportowano później przez przełęcz na granicy birmańsko-tajlandzkiej sprzęt do Birmy. A żeby było jeszcze ciekawiej, to prawda jest taka, że ten most, on właściwie nie jest w 100% autentycznym mostem, o którym się cały czas rozwodzimy, bo tamten znajdował się w tym miejscu. Tu był przerzucony, zanim został zniszczony. Natomiast po prostu Tajlandia po wojnie poprosiła Japończyków, grzecznie oczywiście, słuchajcie, wyskakujcie z pieniędzy, w ramach repatriacji wojennej odbudowujecie nam tutaj most. No ale w turystyce nie jest to ważne. Turyści przybywają tutaj między innymi po to, by dwa razy dziennie skorzystać z kolejki, która kursuje w górę w stronę granicy z Birmą, lub ruszyć szlakami do dżungli, do Parku Narodowego Erevan ze słynnymi wodospadami, lub odwiedzić okoliczne świątynie. Funkcjonują też atrakcje związane ze słoniami i tygrysami. Naszym zdaniem wątpliwe i na szczęście turystyka tajlandzka odwraca się już od takich bezsensownych atrakcji. Choć sam film najprawdopodobniej kręcony był w innym miejscu na Sri Lance, to turyści tutaj przybywają w różnych celach. Na przykład, żeby odwiedzić Muzeum Pamięci zainscenizowane w chacie jenieckiej, albo też odwiedzić ogromny cmentarz wojenny. On robi ogromne wrażenie, mimo że nie ma tu oczywiście Polaków, po jednej stronie Amerykanie, po drugiej stronie Australijczycy i nie tylko, a większość to młodzi chłopcy, jest napisane 20 kilka lat. Borgen, sygnalista, young, strzelec, sierżant, szeregowiec, 25 lat. I tutaj dwóch 30-latków.